Мы находимся у стенда компании LPGAS. Моего одного из старейших партнеров, одной из первых фирм в Польше и, наверное, в Восточной Европе, которая занимается газовым оборудованием. Я, как представитель Латвии, работаю с этой компанией уже, наверное, более 17 лет. Считаю, что это очень хороший и взаимовыгодный бизнес. Газовое топливо – это сегодня, наверное, самая важная, самая главная альтернатива для дорогого топлива, такого как бензин. Компания LPGAS – это те, кто всегда внедряет какие-то технологии. Всегда надежный партнер, от которого мы всегда получаем что-то самое хорошее и уверены в завтрашнем дне. На сегодняшний момент я не вижу никакой другой альтернативы, кроме как газовое топливо. Я считаю, что каждый разумный человек вообще должен ездить на газе, независимо какая у него машина, бензиновая или дизельная. Да? То есть для меня это вопрос ясен, потому что это экономия денег, это экологично и это хорошо. Я считаю, что у газового бизнеса очень большие хорошие перспективы в будущем еще. Я одну из своих последних книг посвятил автомобильным системам впрыска газа. Вот эта книга, написанная мною, позволила использовать ее для обучения специалистов, студентов, аспирантов и установщиков газобаллонного оборудования, а также ее охотно читают инженеры, специалисты, которые устанавливают, эксплуатируют газобаллонное оборудование автомобилей. Мы можем ожидать, что в будущем и даже в ближайшем будущем, и, кстати сказать, не только ожидать, но и вообще реально количество автомобилей газобаллонных растет. Вот, оно возрастает с каждым годом. Во всем мире, если мы посмотрим сводки по метану, есть ряд стран, в которых количество автомобилей увеличивается на 10-20% каждый год. Технических проблем абсолютно нету, что если у нас когда-то количество газобаллонных автомобилей превысит количество работающих на традиционных видах топлива. Само оборудование улучшается, развивается, двигается вперед. В фирме LPGAS працюю уже от кільканасту лет. Udało się zauważyć przez ten okres bardzo gwałtowny rozwój systemu zasilania zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Te systemy rozwijają się szczególnie w kierunku obniżenia zużycia paliwa i emisji spalin i oczywiście instalacje gazowe muszą za tym nadążyć. Tak jak jeszcze sprzed 10 lat rozwijane były tylko systemy benzynowe pośredniego wtrysku benzyny, obecnie widać gwałtowny rozwój systemów zasilania bezpośredniego wtrysku benzyny, jak i najnowsze systemy Common Rail do silników diesla. Poziom techniczny instalacji LPGAS jest na tyle dobry, że jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkie niezbędne certyfikaty, łącznie z obecną normą Euro 6. Ponad 20 lat zajmuję się montażem instalacji gazowych. To wieloletnie doświadczenie pozwala śledzić rozwój tej branży i wczuć się w potrzeby klientów. Potrzeby klientów, które zmieniały się przez te 20 lat wraz z rozwojem motoryzacji. Oznacza to, że z roku na rok musieliśmy sięgać po coraz doskonalsze, coraz lepsze urządzenia i musieliśmy wyczuć, czego nasi klienci od nas oczekują. Te oczekiwania oznaczały również, że nowe rozwiązania musiały być dedykowane do nowoczesnych samochodów, musiały zapewniać to, że klienci nie odczuwają eksploatacji samochodu zasilanego gazem w porównaniu z tym, czego doświadczyli wcześniej, czyli samochodu zasilanego benzyną. Żeby spełnić ich oczekiwania, potrzebne są urządzenia o bardzo wysokim poziomie zaawansowania technicznego oraz ich właściwy montaż.
portal cngauto.pl zorganizował plebiscyt na produkt roku w branży CNG i LNG. W wyniku przeprowadzonego głosowania w styczniu 2014 roku pierwszą nagrodę główną zdobył produkt instalacja gazodiesel CNG marki LPGAS. Produkt ten został również uznany jako innowacja roku 2013. Chcemy teraz przekazać statuetkę panu prezesowi. Dziękuję ślicznie. Dyrektor handlowy firmy LPGAS odpowiadam za politykę handlową firmy. Opracowuję strategie i plany sprzedażowe oraz sprawuję nadzór nad ich realizacją. Dbam również o zachowanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi firmy. Praca w firmie LPGAS dała mi możliwość styczności z najbardziej zaawansowanymi technologiami. Wiadomo, że silniki w tym momencie coraz bardziej się rozwijają, w związku z tym, aby nadążyć za coraz bardziej wygórowanymi oczekiwaniami klientów, musimy stale rozwijać technologię. Mimo upływu tylu lat, ja lubię tą moją pracę. Daje mi ona dużo satysfakcji, oprócz oczywiście finansowych, ale daje mi dużo satysfakcji na co dzień w kontaktach z naszymi kontrahentami z Włoch, ale i też w Polsce. Sam fakt, że jesteśmy producentem zbiorników, to myślę powinno być priorytetem naszej działalności.